dobry, dzień dobry. Adam Łukowski, witam Was na kanale MGSM.pl. A dzisiaj spotykamy się z okazji, na którą dość długo przyszło nam poczekać. Ale wreszcie doczekaliśmy się i Xperia One wchodzi na polski rynek. Sony zaprezentowało ten smartfon już na tegorocznych targach MWC pod koniec lutego, ale niestety do sprzedaży wszedł dopiero teraz, bo cały czas producent pracował jeszcze nad oprogramowaniem tego smartfonu. Pracował, no ale w końcu chyba wypracował i mogę Wam teraz powiedzieć kilka słów na temat tego telefonu. Kilkanaście dni temu, kiedy oglądaliśmy ten smartfon na targach Electronics Show pod Warszawą w towarzystwie przedstawiciela Sony, usłyszeliśmy od niego, że Xperia One łączy wszystko to, co najlepszego Sony ma do zaoferowania. No to przejdźmy do konkretów i zobaczmy, co tak naprawdę tworzy model One. Czym on się charakteryzuje i czym będzie kusić klientów. Tym, co najbardziej przykuwa wzrok w Xperia One, jest jej wyświetlacz. To pierwsza na świecie matryca OLED o rozdzielczości 4K i jednocześnie o kinowych proporcjach boków 21:9. Eksperci Sony, tworząc ten wyświetlacz, współpracowali z inżynierami CineAlta, z filmowcami. Chodziło o to, żeby zapewnić takie odwzorowanie kolorów, jak wyobrażają je sobie filmowcy. Po prostu, żeby to było wierne, zgodne z wizją reżysera, z wizją operatora, z wizją twórcy filmu. Rozdzielczość 4K zapewnia naprawdę bardzo wysoką ostrość obrazu, zdecydowanie większą niż w ekranach Full HD i to widać od razu na pierwszy rzut oka, a o jakość tego obrazu dba system przetwarzania Bravia X1, dokładnie taki, jaki znajdziemy w telewizorach Sony. No ale wiadomo, wyświetlacz to nie tylko oglądanie filmów i przyjemności, to także praca. I dzięki temu, że ekran jest wydłużony, można efektywniej korzystać z dwóch aplikacji na dzielonym ekranie. Widzimy po prostu więcej, jest nam wygodniej, a jeszcze dodatkowo, pomimo dużej przekątnej, ten ekran pozostaje nadal w miarę poręczny. Naturalnie ciężko sięgnąć w górne partie ekranu, ale interfejs możemy pomniejszyć tak, by bez problemu dał się obsłużyć jedną ręką. O trwałość ekranu dba szkło Gorilla Glass 6. I w ogóle obudowa zapowiada się bardzo solidnie, ponieważ oparto ją o metalową ramkę. No i do tego jest wodoszczelna zgodnie z certyfikatem IP68. Inżynierowie Sony postarali się, by telefon pomimo dużego ekranu i całego tego ubajerzenia pozostał praktyczny. Bardzo podoba mi się to, jak rozwiązano czytnik linii papilarnych. To tradycyjny płytkowy czytnik, żaden ekranowy, ale wiecie gdzie on jest? On jest na boku, w bardzo wygodnym miejscu, naprawdę świetnie trafia pod palec i do tego działa naprawdę sprawnie, naprawdę szybko. Raczej jak dotąd nie zauważyłem, by zdarzały mu się błędne odczyty. Jedyne co trochę mnie osobiście przeszkadza, to położenie przycisków głośności. Mogłyby być moim zdaniem nieco wyżej, ale z drugiej strony, jeżeli trafi się użytkownik o nieco mniejszej dłoni, to uzna, że jednak te przyciski są wygodne. A skoro już mowa o przyciskach, to ja jeszcze dodam, że Sony nie zrezygnowało z dodatkowego przycisku do obsługi aparatu fotograficznego. Jest on nisko w dolnej części prawego boku telefonu, ale kiedy weźmiemy telefon poziomo, tak jak do robienia zdjęcia, to akurat ten przycisk idealnie trafi nam pod palec, czyli jest to bardzo praktyczne położenie. Fajne rozwiązanie, szkoda tylko, że tak rzadko spotykane. Ale muszę też trochę pomarudzić, bo jednej rzeczy we flagowcu Sony zabrakło. Nie ma już niestety wyjścia mini jack. Jego rolę przyjął port USB-C. No i jeszcze pomarudzę trochę na szufladkę kart. Szufladka kart umieszczona jest na górnej ściance, jest bardzo wygodna, jeżeli chodzi o montaż-demontaż. Ale niestety jest to slot hybrydowy, czyli musimy decydować, albo rozbudujemy pamięć kartą microSD, albo będziemy korzystali z dwóch kart SIM. Xperia One wyposażono w najmocniejszy spośród dostępnych obecnie mobilnych procesorów. Oczywiście Snapdragon 855. Jest to procesor bardzo wydajny, a jednocześnie dość energooszczędny i w dodatku jeszcze wyposażony w modem LTE, pozwalający na pobieranie danych z prędkością aż do 1,6 gigabita na sekundę. No i dodatkowo mamy tutaj jeszcze 6 GB pamięci operacyjnej, co w zupełności wystarcza, by zapewnić płynne działanie godne miana flagowca. A pamięć wewnętrzną 128 GB, gdyby komuś nie wystarczyła, to tak jak już powiedziałem, możemy rozbudować kartą microSD, niestety rezygnując z użycia dual SIM, ale możemy tam wsadzić kartę 512 GB. Jeśli chodzi o oprogramowanie, to chyba nie będziecie zaskoczeni, gdy powiem Wam, że mamy tutaj Androida Pie.
To jest oczywiste, ale Sony preinstaluje całkiem sporą ilość dodatkowych aplikacji, głównie związanych z multimediami. Naturalnie sporą z nich część możecie odinstalować, gdybyście nie chcieli ich używać, ale proponuję wypróbować, bo kilka fajnych bajerów tutaj znajdziemy. Ale poza bajerami Sony zadbało również o bardziej przyziemną stronę korzystania z telefonu, jego praktyczność w codziennym użytkowaniu. Sony sobie wymyśliło coś takiego jak boczny sensor, taki dodatkowy panel pozwalający szybko uruchamiać nam najpotrzebniejsze aplikacje. Przypomina mi to nieco rozwiązanie stosowane przez Samsunga w telefonach z zakrzywionym ekranem, tylko że tu w Sony nie rozwijamy tego panelu, a stukamy w krawędź ekranu. No i ten panel w wydaniu Sony jest o tyle fajny, że uczy się naszych nawyków, uczy się tego, jak korzystamy z aplikacji, analizuje to, co w danym momencie robimy i pokaże nam to, co zdaniem sztucznej inteligencji będziemy chcieli zrobić w następnej kolejności, czyli zaproponuje kolejną aplikację według tego, co dotąd robiliśmy, tudzież jak przez ostatni czas wykorzystywaliśmy telefon. Oprócz tego naturalnie możemy tam sobie własnoręcznie pododawać różne skróty, takie jakie chcemy, jakie potrzebujemy. Trochę martwi mnie pojemność akumulatora Xperia One. Wynosi ona 3330 mAh, czyli nieco mniej niż mają obecnie średnia. Ale Sony obiecuje, że dzięki technologii Smart Stamina i dzięki obecności trybu ultraoszczędnego ten akumulator rzeczywiście będzie mógł znacząco wydłużyć czas pracy telefonu. Ten system analizuje to, jak używamy telefonu i dostosowuje zużycie energii tak, żeby zapewnić jak najdłuższą pracę bez ładowania. No a skoro już o ładowaniu mowa, to jest tutaj szybkie ładowanie i to w dodatku inteligentne. Ono również uczy się naszych nawyków, tego jak doładowujemy telefon i działa tak, aby szybkie ładowanie nie przyniosło uszczerbku na trwałości baterii, ale jednocześnie było na tyle szybkie, by nie powodowało uszczerbku na naszym komforcie, na komforcie użytkowania telefonu. I jeżeli na przykład podłączamy telefon na noc, to system będzie go ładował w taki sposób, aby telefon na rano był w pełni naładowany, a kiedy system uzna, że zależy nam na szybkim, błyskawicznym doładowaniu akumulatora, no to również będzie sterował tym ładowaniem tak, żebyśmy uzyskali jak najwięcej prądu w jak najkrótszym okresie czasu. No i czas na kilka słów na temat aparatów fotograficznych. Selfie to w zasadzie standardzik. 8-megowy aparat z obiektywem o przysłonie 2.0 i możliwością wykorzystania rozbłysku wyświetlacza w roli flesza, w roli lampy doświetlającej. Ale z tyłu, moi drodzy, znajdziemy potrójny aparat o naprawdę szerokiej uniwersalności. Mamy tam trzy matryce i wszystkie trzy, co ciekawe, są 12-megapikselowe. Podstawowa jest wyposażona w jasny obiektyw 1.6, wspomagany hybrydową optyczno-cyfrową stabilizacją. Gdybyśmy jednak chcieli wykonać zdjęcie z bliższej perspektywy, mamy do dyspozycji teleobiektyw z dwukrotnym zbliżeniem bezstratnym i przysłoną 2.4 i również z hybrydową stabilizacją obrazu. To ważne w przypadku robienia zdjęć ze zbliżeniem. Kto próbował, ten wie, o co chodzi. A kiedy najdzie nas ochota na szerszy plan, to mamy do dyspozycji, moi drodzy, szerokokątny obiektyw z przysłoną 2.4 i ogniskową 16 mm, współpracujący z identyczną matrycą, jaka współpracuje z teleobiektywem, czyli z matrycą o rozmiarze 1x3,4 cala. I znów wracamy do tego, co najlepsze w Sony, bo mamy tutaj mechanizm obróbki obrazu Bions X, znany z aparatów fotograficznych Sony Alpha. No ale to nie tylko zdjęcia, bo możemy również nagrywać filmy. Oczywiście w rozdzielczości 4K jak najbardziej, ale mamy jeszcze do dyspozycji ten kinowy format 21:9 i zestaw różnych filtrów barwnych, takich przypominających te stosowane w kinematografii, czyli możemy pobawić się filmowca. No i na koniec jeszcze kilka słów o dźwięku. Mamy tu głośniki stereo z układem Dolby Atmos, ale to nie wszystko. Jest tutaj też specjalny układ synchronizujący wibracje obudowy z dźwiękiem, jaki biegnie z głośników. Potęguje to nasze doznania, szczególnie w grach, bo w filmach, powiem szczerze, tak nie do końca mnie to kręci, chociaż jest to dość ciekawe wrażenie i jeżeli lubimy poczuć dźwięk, to ten telefon nam to zapewni. A jeżeli chcemy zaznać bezprzewodowej swobody, to mamy kodowanie LDAC, czyli dźwięk przez słuchawki bezprzewodowe będzie całkiem przyzwoity. No i przypomnę tylko, że nie ma mini jacka, więc w zasadzie to chyba jesteśmy skazani na bezprzewodowe słuchawki, bo no cóż, przez USB-C, przejściówki, Jak zatem widzicie, Xperia One to wyróżniający się oryginalny, dosyć niecodzienny na tle pozostałych konkurentów smartfon. Nie wiem jednak, czy to wystarczy, by odniósł oszałamiający sukces rynkowy. Ale bardzo jestem ciekaw, jak spisze się na co dzień. No to cóż, biegnę go testować.
I to na razie wszystko w naszym krótkim, premierowym przeglądzie Sony Xperia One. Ja tylko dla porządku jeszcze wspomnę, że w opisie tego filmu znajdziecie link do strony MGSM.pl, gdzie przeczytacie pełną specyfikację tego smartfonu, no i też zobaczycie kilka pierwszych przykładowych zdjątek wykonanych tym telefonem. A na pełną recenzję zaproszę Was za tydzień, no dobra, może za dwa, w każdym razie będę starał się zrobić to w miarę szybko i sprawnie. No i cóż, żegnam się z Wami, dziękuję za oglądanie, no i do zobaczenia wkrótce. Cześć!